setki historii, komentarzy, miliony waszych uśmiechniętych twarzy. Smajslu zaraz się odważy. Ktoś znajduje się za tymi drzwiami, ktoś tam stoi, ale pytanie kto? Kto zgadnie w komentarzu, ten wygrywa. Piszcie komentarze, kto może być za drzwiami różowymi. Taki właśnie jest ich kolor. Ja otworzę, a wy możecie też otworzyć łapeczkę w górę. Kliknijcie, ja otworzę te drzwi, a wy otwórzcie łapeczkę. Wszyscy razem, wybuch łapeczek za 3, 2, 1, pyk. I kto tutaj stoi? Halo? Nikogo nie ma? Ej, nikt tutaj nie stoi, co jest grane? Halo, a dobra, tutaj stoi. Była dalej. Myślałem, że będzie stała tutaj Patty. To jest właśnie Patrycja. Siema, cześć Patty. Ale niestety nic nie mówi. Nie wiem czemu. Powinna gadać, powinna mieć włączony mikrofon, ale się nie odzywa i pisze tabliczki. Jestem głodna. Co? Dlaczego? Jak tam jest z twoim brzuchem? Ej, patrzcie, jaki ma brzuszek Patrycja. Wow, troszeczkę... Co jest? On urósł! Co się stało? Ten brzuch urósł na moich oczach, widzieliście to? O, mamy problem. Jej brzuch rośnie, ale pytanie, co jest w środku? Czy to mogą być jakieś trojaczki, albo może coś innego? Albo nie wiemy. Oglądajcie z samego końca i zobaczymy, co się stanie później. Teraz, Patrycja, jesteś głodna, no to może coś ci przynieść. Zobaczmy, czy coś masz w lodówce. O, masz w lodówce coś, ej. To masz w lodówce, możesz sobie z lodówki. Byś chciała takie rzeczy? Ona ma, ma w lodówce normalnie sobie jedzonko, a ona jest głodna i chce jeszcze więcej. To co ty chcesz, Patty, no? Co ja ci mogę tutaj przynieść? Ja niestety w ekwipunku nic nie mam, ale może coś tu ci ugotować. Ej, może zostanę kucharzem. Tylko, że gotować nie umiem. Ja coś ci ugotuję zaraz, ja coś ci zrobię. Tylko nie wiem co. Truskawki, dużo truskawek. Co? Ja mam truskawki? Ale skąd? Bym musiał pójść do sklepu. No dobra, no to ci przyniosę. Okej, widzowie, idziemy po truskawki. Patrycja jest głodna, więc musimy uspokoić jej głód. Tylko co będzie dalej? Czy ona chce cały czas jeść? Dobra, idziemy teraz, widzowie, do sklepu, aby te truskawki kupić, bo ja ich niestety nie mam. Więc szybko biegnijmy, go, 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 do sklepu. On się znajduje tam, naprzeciwko, za właśnie tą ulicą, która będzie zaraz. Biegniemy, a wy, widzowie, pobiegnijcie ze subskrypcją. Macie teraz czas, żeby kliknąć subiko. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał z dzwonkiem. I też możecie wbić na mój sklep smajsu.pl po kozackie koszulki, bluzy, opaski, kubki i wiele innych rzeczy na smajsu.pl. Pierwsza linka w opisie, to jest mój nowy sklep. A, i właśnie, jest też nowość. Niedawno dodałem breloki moje, takie fajne, mojej postaci. Więc sobie zobaczcie na moim sklepie. A teraz idziemy do sklepu tutaj Minecraftowego i mamy różne rzeczy. Woo! Jest tu dużo żarcia, dużo różnych butelek. O, i villager jest. Dzień dobry. Dzień dobry. On se siedzi. Ty. Dzień dobry, za kasą. Jak to fajnie wygląda. Tutaj ma na kartę płacić, możemy. Tutaj gotówkowo, tu na zeszyt. Kozak. A jest coś napisane. Jedna rzecz równa się jeden emerald. O, ale ja emeraldów nie mam. I nic nie mam, jestem biedny. Ej, panie, daj pan na kreskę za darmo. Panie, kiwa, że nie. Ej, no weź, no. Jak ja mam tu zapłacić, jak ja nie mam czym? Czekaj, tutaj może... Ale karty ja nie mam przy sobie, nie zapłacę, a pinu nie znam. Czekaj, on tutaj ma różne rzeczy. Jest jakieś ciasto, chleb, jakieś tutaj sól, owoce, pizza, skrzynka, zupa, truskawki! Widzę, tam są truskawki, ona chciała truskawki, Patty. Ej, ale... Panie, daj pan za darmo. Kiwa, że nie, to nie, dobra, to nara. On niestety za darmo nic mi nie da. Próbowałem się go wiele razy spytać, tylko nic nie działa. Wiecie co? Musimy iść do mojego brata. Mój brat może mieć troszeczkę tych emeraldów. Ja niestety żadnego emeralda nie mam. Ani jednego. Ani w moim domku, ani w wiosce. Ale wiem, kto może mieć emeraldy. To jest Sebek. Sebek mieszka w tym czerwonym domku. On jest bogaty. On ma i diamenty, i emeraldy, więc może coś od niego weźmiemy. Jest tutaj napisane: Sebek mieszka, wow, i ma wielką chatę. Patrzcie, jaka jest gigantyczna. Już dekoruje swój domek, wow, na święta. No właśnie, długo święta. Musimy tą wioskę przydekorować, żeby dać choinkę i tak dalej, nie? No, otwieramy drzwi. Sebek, Sebek! Gdzie halo, jest? Halo, o, jest Sebek. Siemano, kto mnie cześć. To przeszkadza oglądać? Słuchaj, potrzebuję emeraldów, dlatego, że są bardzo mi potrzebne. Chociaż kilka emeraldów. Masz może... A do czego ci? No, coś tam, jakieś za skórniaki mam, ale wiesz. No to chodź, to ci pokażę. Chodź sam mną, szybko. Ale to... nie możemy tego na głupoty wydawać, dobra? No nie, no. To nie będą głupoty, truskawki. Dobra, Sebek idzie ze mną, słuchajcie, bogaty.
On może nie coś da. Kasiorę tutaj. Dobra, o, mamy szmaragda. Jest, to jest właśnie emerald, czyli szmaragd zielony. To ja potrzebuję. Tego szuka villager. To trzymaj jednego. O, daj mi. O, mam jednego, dobra, ale jeden to nie wystarczy. Chodźmy. Jest, teraz biegniemy do villagera. On nam w ten sposób powinien może coś dać. Szybko biegniemy do niego, bo Patrycja potrzebuje truskawek, a ona jest bardzo głodna. Szybko pobiegnijmy i teraz możemy sobie coś zabrać z tego sklepu. Widzowie, a widzieliście moją piosenkę w ogóle? Jak śpiewałem Milion Twarzy? To jak coś to wam przypominam, możecie wbić na mój główny kanał Smajsą Milion Twarzy. Tam pokazałem twarz i śpiewałem piosenkę. Na moim kanale głównym. Dobra, uwaga. Panie, mamy emeralda, zobacz pan, zobacz. Patrz jak się cieszy. Jak wstał od razu. Jak on się uśmiecha. O, aha, tak jest. Ale fajne okulary, takie złote on ma, nie? Dobra, proszę bardzo. Jeden emerald. Proszę tutaj sobie ją zabrać. O, wziął. Za to poproszę truskawki. Truskaweczkę, uwaga, on wstaje. Tutaj patrzcie, on ma kasę nawet za plecami. Szybko, bo nie mam czasu, panie. Okej, on chyba coś tam wyciąga. Jest, rzucił, mamy truskawkę. Ej, ale zabrał mi. Czemu mi się to wciągnęło? Okej, mamy truskawkę, jest. Kupiliśmy no, za jednego emeralda jedną truskawkę. Bo tutaj właśnie jeden emerald to jedna rzecz. Okej, no to mamy, szybko biegniemy. Sebek, chodź, bo Patty potrzebuje truskawki. Zobaczysz jej brzuch, wiesz jaki on jest gigantyczny? Albo nie, ty nie możesz widzieć tego. Ty nie, dobra. Nie, to jest tyle. Lepiej tutaj, czekaj za mną, ty nie okay. Możesz. Albo możesz podejść, tylko nie będziesz mógł widzieć, nie. Sebek tego nie może widzieć, on nigdy brzucha Patrycji nie widział, Sebkowi nie pokazujemy. To ja tutaj zaczekam, co? No to czekaj, dobra, no to nie, chodź, możesz podejść za mną i podejdziesz do tego budynku. Stój tutaj, w tym miejscu możesz stać, a ja biegnę do Patrycji. Dada. Szybko wracamy z truskawką, bo ona jest mega głodna. Nie wiem, czy ona się tym naje, ale może ma takie humorki, że tak dziewczyna chce może, nie? Dobra, no to weźmy truskaweczkę, szybko bieg. Pobiegnijmy, dajmy jej. Dawaj, Patty, już mam, kupiłem dla ciebie specjalnie. Od mojego brata musiałem zabrać emeraldy. Okej, biegniemy, Patty, już jest, proszę bardzo. Czekała, Patty, jak tam z brzuszkiem? Pokaż, wszystko w porządku? No, w porządku jest. Brzuszek, no, w miarę normalny. Więc to, o, co jest, on urósł. Ej, ten brzuch ci rośnie. Widzieliście? Ten brzuch się urósł jakby. Ej, masz truskawkę, może to ci pomoże. Jedz truskawkę. Uwaga, jest truskaweczkę. Patrzcie, elegancja, Francja, dobra. No i co? Gdzie jest? A tutaj siadła, co jest? Znikła nagle. A tu usiadła. Dobra, Patty, truskaweczkę sobie przed telewizorem. Aha, to taka wygodna musi być, ja rozumiem. Na wersalce musi. Widzowie, a wy jecie na siedząco czy stojąco? No bo Patrycja na siedząco. Ja na stojąco czasami jem normalnie sobie w szybko. Jak coś, to nawet i biegam jem. Dobra, ona coś pisze. Coś jest nie tak, czekajcie. Coś jeszcze... Jestem dalej głodna? Co? Jak dalej głodna? To ile ty będziesz jadła? No niemożliwe, no truskawkę, ale jeszcze kolejną, no to jedz sobie może z lodówki, tutaj masz jeszcze żarcie. Weź sobie zjedz to, możesz zabrać wszystkie żarcie z lodówki. A tutaj napisała, mam ochotę na hamburgera. No nie, ale hamburger, czekaj, tutaj jest? Nie, nie ma hamburgera, tutaj? O, jest hamburger, nie, to jest kanapka. O nie, najgorzej, dobra, kanapka, hamburger to jest to samo, no. Już biegnę, już ci daję, czekajcie. Muszę powiedz po hamburgera, bo Patrycja chce takie rzeczy. Ja muszę cały czas jej biegać, usługiwać, no. Już mi się nie chce biegać, ale dobra, no, kliki, przyniosę jej. Tylko, że emeraldów nie mam, będę musiał znowu pożyczyć od Sebka kolejne emeraldy. A ja nie wiem, czy on mi da dalej, bo wiecie, on już się zaraz wkurzy na te emeraldy. Sebek, jak słuchaj. Jak tam było? No, Patrycja jest dalej głodna i potrzebuje hamburgera, masz. Nie najadła się to truskawką? Nie najadła się w ogóle. Możesz dać emeralda? Masz jakiegokolwiek? Skąd ja mam ci tyle emeraldów wziąć? Ja nie mam. No weź daj, no weź daj jednego chociaż. Ostatniego trzymaj. Dobra, okej, mamy ostatniego. Nie wiem, czy ten ostatni mi coś pomoże, ale bierzemy teraz, biegniemy znowu do tego sklepu i weźmy hamburgera. Szybko się spieszmy. Patrycja jest dalej głodna, ale ja mam cały czas tak biegać no stop w tą i w kółko, mi się nie chce. No już mnie nogi bolą. Dobra, kij, biegniemy znowu do tego sklepu, villager siedzi. Teraz muszę jej kupić hamburgera. No dobra, okej, no to podbiegamy. I zobaczmy, pani villagerze, przyszedłem znowu. On musiał się cieszy, patrz jak on się cieszy. Ty, on tańczy normalnie tam jak się wypaści. Jak on się buja, widzicie? Co jest, co on robi?
Dobra, ja potrzebuję hamburgera. Tam jest u góry hamburger, chyba widzę, to jest hamburger. Więc poproszę jednego hamburgera za jednego emeralda. Więc no, musimy Sebek jej zabrać. O, wyrzucił, mamy. O, cheeseburger, hamburger, jest, mamy dla Patrycji. Szybko biegniemy z tym, szybciutko z tym hamburgerem zasuwamy do Patty. Spieszymy się, bo ona jest głodna. Ale ciekawe, co będzie dalej z jej brzuchem, skoro on tak rośnie. Może od tego jedzenia, skoro ja jej daję jedzenie i ten brzuch tak rośnie? Ciekawe. Ale zobaczymy zaraz, co będzie dalej, jak ona zje tego hamburgera. Więc biegniemy do jej domu, ale ten sklep jest daleko, nie? Ja muszę taki kawał biegnąć, a mi się nie chce co chwilę biegać, bo tak się, nie wiem, bo Patty tak się chce. No ale dobra, biegniemy. Okej, już jestem na miejscu, Patty, wróciłem, masz tego hamburgera, no. Weź sobie, jedz go już, ja już nie będę biegał, bo mnie nogi bolą. A jak jest z twoim brzuchem? Zobaczmy, czy wszystko jest okej? W porządku z tym brzuchem? Czekaj, patrzymy, ona coś tam macha, chyba tego hamburgera wsuwa. Ale ten brzuch nie wygląda jakoś taki mały, on chyba co chwilę rośnie. Dalej jesteś taka głodna? Aż tak mocno? Kiwa głową, że tak. A rzeczy z lodówki? Miałaś tutaj jedzenie w lodówce. Nie ma? Co jest? Ej, nie ma... Patty, gdzie masz jedzenie z lodówki? Przecież tutaj było sporo żarcia, patrzcie. I nie ma. Patrycja, przyznawaj się, gdzie jest jedzenie? Ona wszystko zjadła, ona jest taka głodna, a ten brzuch ci rośnie. On jest jakby jeszcze większy, patrzcie na to, widzicie? Co jest? Jeszcze się powiększył! Ej, co się stało, widzicie? To jeszcze większy jest! Ale on ci rośnie i to mega! Mamy widzowie problem, bo brzuch jej tak wystaje, że tu łocio mocio. Ej, dobra, ej, co jest? Tam ktoś przyjechał. Ja Sebek? Przyjechałem po ciebie. Sebek, to ty? Ej, jedziesz co jest? Jedziesz na rogala, wsiadaj. Co ty masz za furę? Lol, czym on do mnie przyjechał? Wiesz, jak to szybko jeździ. Serio? Ej, to wszyscy razem tutaj usiniemy i pojedziemy do sklepu, bo Patty chce, dalej jest głodna, wiesz? Musimy, mamy problem, musimy dalej kupić. Patty, Patty, chodź, skakuj do auta, jedziemy do sklepu na zakupy. Zapraszam do busa, zapraszam. Skakuj do fury, do Lamborghini. Skakuj, Patty, chodź, ona powoli idzie, ty, co jest? Ona nie chce? No chodź, pójdziemy na te zakupy. Ona nie chce. Jestem dalej głodna, ale ona nie chce iść. Okej, z tym brzuchem nie chce, ona sobie usiadła. No dobra, no to ona nie idzie. Musimy we dwoje podjechać. Dobra, no to zamykam drzwi i jedziemy we dwoje. Dalej do sklepu. Rora, odpalaj to. Jedź, cofaj, Sebek. Patrzcie. Dobra, jedziemy, poczekaj, ja tu muszę zawrócić. Patrz, jadź, jedziemy, widzowie, jaką kieruję. Wow. No jedzie, a czemu ty taki z przodu jesteś mały, lol? Dawaj, dobra, szybciej! Jedziemy. O, szybciej. Jeszcze słup! Wow, uważaj, ale... Jedziemy zobacz, do sklepu! Jaki szybki, jaka szybka. Zasuwaj, ta fura. Bo Patty jest głodna, musimy kupić jej jedzenie znowu! Jedziemy, tu zaraz jaki będzie. Ty bogaty, że masz takie auto, jo, ale my ja zasuwamy. Ja sobie kupił, bo emeraldów miałem za dużo, ale teraz już nie mam, mało. Ej, daj, musisz mi porzucić emeraldy, patrz jak szybko jesteśmy w sklepie! Ale już, chwila, moment, jesteśmy, widać, że tu jest! Dobra, jesteśmy, uważaj, bo jeszcze mu stanowisko przerozwalisz. Tak rozwalisz. Stanę na pasach. Dobra, pięknie, okej, ostrożnie, dobra, stanął. Villagerze, potrzebujemy więcej jedzenia. Chcę cały koszyk, potrzebuję chleba, mięso, ciastka, czekoladę, mleko, zupę, co pan ty ma, nie dawaj. Nie wiesz tyle, bo on ceny zwiększył, zobacz tu na tą tabliczkę. Jedna rzecz, trzy emeraldy, ej, a było jedno, co jest, pan zwiększył ceny. Nie ma, ej, on specjalnie zwiększył ceny, żeby se zarobić. Skąd ja ci wezmę tyle o, emeraldów? O, ty mały, jeden niedobry, co za villager, zwiększył ceny, żeby więcej zarobić, a my musimy więcej płacić. A nas nie stać na takie rzeczy. No a Sebek, ciebie stać. Dawaj, no. Sebek, wyskakuj z emeraldów. Jedną rzecz więcej wystarczy? Nie, ja potrzebuję 20 takich rzeczy. Musisz dać całego staka emeraldów. 20 całego staka ja nie mam. Czekaj, no ty, daj ci Sebek, tyle, co no. mam. Trzymaj to Sebek, i trzymaj daj. To. Nie, to nie wystarczy. Musisz dać jeszcze więcej, Sebek, bo ja potrzebuję cały jeszcze koszyk. Jeszcze więcej trzymaj. Patrzcie, ile on daje emeraldów. Jeszcze więcej, Sebek, ja potrzebuję całego... Ja, no nie, no ja bankrutem zostanę przez ciebie. Cały koszyk potrzebuję, dobra, mamy. Okej, villagerze, masz, to dla ciebie, to twoje emeraldy. Daj mi chleba, daj mi mięso, daj mi ciastka, daj mi mleko, daj mi picie, daj mi lodówkę, daj mi wszystko. Żryj to, masz te emeraldy, patrz jak ile on wchodzi. Ty mu dasz, jak on zabiera, za nie on jesteś. Jest bogaty, bogacz, patrz jak skacze, wszystko wziął. Villager, dobra, i teraz czekamy na zakupy. Sebek postawił te zakupy, no i teraz grosza czekamy. Nie mam. Okej, on sobie bierze te rzeczy wszystkie, zobaczcie, chodzi, bierze ciasto, bierze chleba, tak, jeszcze chce tego chleba, płatki jeszcze chce, tak, płatki jeszcze. Poczekaj, ja mu coś zajumię może, albo nie, dobra. Nie rób tego, musimy zapłacić, my jesteśmy kulturalni. Ej, jeszcze za mało, ja chcę jeszcze więcej, co, zupę mi dał? Ej, więcej chcę, to za mało rzeczy, dwie zupy mi dał. Okej, ciasto mi dał, chleba mi dał, dobra, jeszcze chcę więcej, ten telewizor też. Panie, więcej chleba. Płacone było. Dawaj więcej mi tutaj i patelnie, wszystko co pan...
patrzcie, wszystko od niego kupujemy, wszyściutko, tak jest, dokładnie. No i pięknie, u góry jeszcze dajmy sobie, dobrze. Dajmy jeszcze ten może coś tego zielonego, truskawki, o jeszcze u góry truskawki są. Dawaj ten monitor dla mnie, mi się przyda. I sól, pieprz jeszcze, żeby to przyprawić, tam widzę sól i pieprz po lewej stronie. Okej, okay, on bierze wszystko, no proszę mi to dać, bo nie mamy czasu, musimy już jechać, nie? Dobra, okej, okay. On wszystko tam skanuje, wrzuca do koszyka i teraz... Ej, czekaj, panie, co się odbija wszystko od tego, co pan rzuca? On monitor rzuca. O, teraz wydaje nam, patrzcie, mamy serce, mamy popcorn, mamy zupę, mamy kolejne jakieś ciastka, mamy mleko, mamy truskawki, super, mamy serce jakieś, jakie ładne serce. Patrzcie, hirtkoki, wow, serduszkowe ciastko, o, Patrycja się ucieszy, jak dostanie coś takiego ode mnie. Wszystko, co daję, za to ale zapłaciłeś. Ładne, ładne serduszko dostałem, teraz wszystko wzięliśmy, mamy, okej, chyba wszystko, dobra, on sobie usiadł, już jedziemy z powrotem, dawaj Sebek, dawaj, siadam, czekaj, uwaga, siadłem, gazu. Dobrze, super. Poczekaj, tak, wycofaj elegancko. Stronę, do tyłu. A, pięknie, uważaj Sebek, uważaj, uważaj, co jest, gdzie ty, uważaj, wjechałeś do niego, co się stało? Gdzie ja tu wjechał? Wyjechać nie mogę. Uważaj, Sebek, nie cofaj w jego sklep. Zaklinowałem się, dobra, wyjeżdżam. Co się stało? Wow, nawala. Nacha. Co to było? Chłop, co mu w sklep wjechał jak autem? Jak on nam machał furą, widziałeś, umiesz jak mu kierować? Ja umiem normalnie, pa, ty kierujesz głową, uważaj, wjeżdżasz, ale wybawić. Ty umiesz dobra, kierować jadę, zapewne. Jadę do uważaj, zaraz zderzenie będzie. W sub zaraz walniesz, Sebek głową kieruje, ty jaką kieruje? Uważaj, on wolniliśmy, on nie nas przekręciło. Uważaj, bo w tą pati wiedziemy. Nie, wolniliśmy, co się stało? Zderzenie ze szkłem. Sebek, ty umiesz kierować tym? Już jesteśmy, już jesteśmy. On głową kierował. Chłop, co głową, ty. Ty nie wchodzisz jak coś, zamykam drzwi, okej, okay, Sebek nie wchodzi. Dobra. No i patrzymy teraz. Jak tam brzuch? Wow, ale urósł, co jest? Jak z tym brzuchem, widzicie? Jak wywalił, patrzcie! Jaki duży brzuch! Hu, kościu, ale mocny, o nie! Ten brzuch zaraz pęknie normalnie. Ciekawe, co w środku jest. Ja, ale potężny. Tyle jedzenia, Sebek odjeżdża sobie. Tam kieruje. Ej, no masz tutaj, tak mówię. Ci ciasto, masz tu kolejny piernik, ci kupiłem serduszko dla ciebie, zupę ci kupiłem, tutaj masz popcorn, ci kupiłem serduszko czekoladowe, babkę czekoladową, mleko ci kupiłem, patrz ile rzeczy ja tutaj daję, nie? Wszystko je kupiłem, zupę pomidorową możesz sobie zjeść, patrz, o, zupę masz, chleba masz, ciastka masz, ona wszystko je, nie, zaraz pęknie, Patrycja zaraz pęknie, co się dzieje z jej brzuchem, patrzcie, i ona wszystko wsuwa, ona wszystko je, co się dzieje? Jest bardziej jakby szeroka. Patrzcie na to. Patty? Czy wszystko w porządku? Jeszcze bardziej urósł. Ej, on jej się poszerza, wydłuża. Jaki bebek wielki. Nie jedz już tego, nie, bo pękniesz, Patty. Ona wypija kolejną zupę. I co teraz? Uwaga, kolejną pije, patrzymy. O, no to będzie problem. Patrzymy, ona dalej pije. Co się stało, Patty? Jaka szeroka ty jesteś, Patty, ty widzisz mnie, tu stoję, Patty, jaki łeb szeroki, ej, co jest, ty za dużo jesz, ręce masz teraz szerokie, brzuch jaki dziwny, nogi szerokie, wszystko się poszerzyło, wszystko jest takie szerokie, o lol, ale wielkie, o, bardzo szerokie, ale co będzie dalej? Co się stanie, co będzie w tym brzuchu? To się okaże już jutro, widzowie. Subskrybujcie kanał z dzwonkiem, żeby tego nie ominąć. Zobaczymy, co jutro będzie w brzuchu Patrycji, bo to jest ciekawe. Ona się poszerzyła, jest bardzo szeroka. A teraz możecie wbić na mojego Instagrama i Facebooka, tam zobaczyć nowe zdjęcia, bo wrzucę i też na mój sklep po nowe breloki, koszulki, bluzki, opaski i tak dalej. Smilesu.pl i widzimy się jutro, odcinki są codziennie. No i też wpadajcie na moją nową piosenkę Smilesu Milion Twarzy, tam gdzie dla was zaśpiewałem i pokazałem swoją twarz. Widzimy się jutro, bo odcinki są codziennie.